Chrzeń Boże, trzecią niedzielę po Wielkanocy. Człowiek, który przez 3 lata był blisko mistrza, niecały miesiąc po jego śmierci i zmartwychwstaniu nie potrafi go rozpoznać. Nie dostrzega znaków, nie widzi osoby, ale widzi natomiast siebie. Widzi swoją nagość, gdy Jan podpowiedział, że na brzegu jest Jezus. Tym bardziej działa chaotycznie. Może niektórzy właśnie przed wskoczeniem do wody ubierają się i to jest normalne. Ale powiedzmy szczerze, to nie jest właściwe zachowanie lidera. Piotr pociągnął za sobą 6 uczniów, żeby wrócić do swojego starego życia. Miał być liderem, a jednak wyskoczył z łodzi, żeby być indywidualistą. Być pierwszym przy Jezusie. Miał być opiekunem, a pozostawił wszystkich. Raczej wskazuje na jego kryzys tożsamości i wiary. Nie wie, co ma robić, a jak już coś robi, to niezgodnie z poleceniem, ale po swojemu. Kiedy Jezus wysyła go po ryby, żeby położyć na ogniu, żeby przygotować posiłek, to on poszedł i nawet zdążył je policzyć. Nieważny jest Jezus i koledzy, ale ważny jest połów, jakiego wcześniej nie mieli. 153 wielkie ryby. One pewnie swoje ważyły. A on sam je wyciągnął. Można powiedzieć, że mocny jest ten Piotr i taki niezorganizowany. Kiedy Jezus zadaje mu pytanie, czy kochasz mnie? Odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. To 2 różne rodzaje miłości. Tak jakby żona zapytała męża, kochasz mnie? On powiedział, wiesz, że Cię lubię. Słyszymy różnicę? Lubię z Tobą być, lubię Twoje działanie, lubię być blisko, ale nie angażuję się w te relacje, bo jej nie rozumiem. Tak można to odczytać w stosunku do Piotra i wielu innych ludzi. Dalej, Piotr nie mówi o swoich odczuciach, ale bazuje na wiedzy, jaką posiada o nim Jezus. Panie, Ty wszystko wiesz. Owszem, Bóg wie i zna nas doskonale, ale jednak chodzi mu o to, żebym ja, człowiek, też wiedział, w jakim miejscu staję przed Bogiem. Jakie jest moje zaangażowanie, jaka jest moja odpowiedzialność i rola w Kościele i życiu. Piotr potwierdził to swoje niezrozumienie tym, że się zasmucił. Dlaczego Pan mnie pyta 3 razy o to samo? No wielki dramat. A pyta po to, żeby dotarło to do Twojej świadomości. Więc Jezus mówi, pójdź za mną, co też poprzedza zapowiedzią dalszego życia Piotra. Pójdziesz, gdzie nie chcesz. I zrobisz coś, na co nie masz ochoty. Bo pójście za Jezusem oznacza posłuszeństwo i pokorę. W końcu ma zostać papieżem. I co robi Piotr? Odwraca się od Jezusa. Zadaje mu pytanie o przyszłość Jana, bo chce wiedzieć, co z nim będzie. Bardzo ciekawa jest odpowiedź Jezusa. Nie twoja to sprawa. Ty pójdź za mną. Zrób wreszcie to, co do ciebie mówię. Posłuchaj i przestań myśleć o sobie. Jeszcze trochę czasu minęło, zanim to spotkanie i ta rozmowa dotarła do Piotra. Musiało się to wszystko w nim poukładać. Musiał uporać się ze swoim chaosem i kryzysem. Ale to było konieczne. Kiedy dzisiaj sięgamy do Dziejów Apostolskich, słyszymy słowa właśnie Piotra. Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dajemy temu świadectwo my oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy są Mu posłuszni. Widzimy różnicę. Kolejną. Jest to piękna przemiana. Od człowieka, który nie słuchał, do tego, który dojrzał do posłuszeństwa. A Jan, o którego tak troszczył się Piotr, dożył sędziwej starości. W dalszym ciągu relacja Jana względem Boga jest dla nas odległa, wzniosła. Bo on wszystko widzi czystym sercem. Widzi doskonale, widzi więcej niż my wszyscy razem. Dostrzega, co opisuje w Apokalipsie, wielką chwałę Boga. Właśnie ta chwała i ujrzenie jej jest naszym celem. Choć aktualnie widząc świat, to my chcemy go naprawiać w pojedynkę. Natomiast świat ściąga nas w dół. Czyni nas gorszymi. Jeśli czujesz w swoim życiu, że jesteś w kryzysie i nie potrafisz rozpoznać działania Boga, ani dostosować się do tego, co On mówi, kiedy wydaje Ci się, że to wszystko jest bez sensu, że otacza Cię chaos, łapiesz się na robieniu rzeczy bezsensownych. Łapiesz się na marnowaniu czasu oraz uciekasz od odpowiedzialności za innych, to prawdopodobnie jesteś idealnym kandydatem na papieża. A jeśli z jakiegokolwiek względu nie aspirujesz do tej funkcji, to przynajmniej bądź święty. Do zobaczenia za tydzień. Szczęść Boże.